o Zosi i wilku. Jak babcia mieszkała w lesie i miała wnuczkę Zosię i odchodziła, zamykała Zosia na klucz i prosiła, żeby Zosia nikomu nie odmykała. A wilk słyszał, jak ona tak mawiała Zosia, żeby nikomu nie odmykała. Przychodzi do Zosi, do drzwi, puko, a Zosia mówi: nie odemknę, bo mi babcia nie kazała. To ja jestem twoja babcia, wilk mówi. Nie taki głos mostki, mrucący głos, a babcia inaczej głos miała. No, to on wsadził ta łapa w tę dziurę i do Zosi pokazuje, że to babcia. A Zosia wszystko jeno nie chce mu odmykać. Wziął, pomalu, oderwał ten zamek, wszedł do Zosi i Zosia wziął zjad. Babcia przychodzi, a Zosi nie ma. Babcia miała wielkie zmartwienie, że Zosi nie było.